Cześć wszystkim witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wotan. I jeżeli tak jak ja nie mogliście się doczekać nowego odcinka z gry od sezonu, a po obejrzeniu tego odcinka nie możecie się doczekać, żeby z kimś podyskutować o tym odcinku, to trafiliście w dobre miejsce. Ja w tym odcinku nagram kilka moich słów o najlepszych fragmentach z tego odcinka i mam nadzieję, że w komentarzach rozwinie się dyskusja o właśnie czy to tych fragmentach, czy też o innych fragmentach z tego odcinka. Dobra, bez większego gadania rozpoczynamy omawianie pierwszego odcinka ósmego sezonu Gry o Tron. Na pierwszy ogień leci oczywiście przybycie królowej Daenerys oraz Jonasa Snowa do Winterfell. Powiem Wam tak, że ja się troszeczkę spodziewałem tego, że mm, Daenerys... Przyleci na smoku, ale z drugiej strony To by prawdopodobnie tym bardziej Się nie spodobało ludziom z północy Więc możliwe, że John właśnie doradził Że jednak wiedźmy wszyscy razem Na koniach, no i tu właśnie bardzo fajnie Że bardzo dużo postaci pokazali na, tej, na tych pierwszych scenach Też Aria wypatrywała Johna, to w sumie było podobne do tego Jak Aria wypatrywała wtedy Kiedy król Robert przy, przyjechał, w ogóle ten mały Chłopiec, który biegał na samym początku, to tak samo Aria Na początku biegała w pierwszym sezonie W pierwszego odcinka, no i właśnie patrzyła tam na to, jak król Robert przy, przybywa do Winterfell, i właśnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale muzyka, która grała w tym odcinku podczas przybycia królowej Denerys, to była ta sama muzyka, która grała, ta sama albo muzyka, która grała podczas przybycia króla Roberta w pierwszym sezonie pierwszego odcinka do Winterfell. Chodzi mi głównie o właśnie tą piosenkę. Jest świetna, jest świetna. Ja ją często słuchałem. Więc naprawdę, od razu jak tylko usłyszałem, jak, jak poleciała, to ja pierdziele tyle wspomnień z pierwszego sezonu i ogólnie tych wcześniejszych sezonów. Naprawdę pokazuje to, jak długą drogę przebył ten serial e, oraz e, wszystkie te postacie. Naprawdę ucieszyłem się słysząc tą piosenkę. Dobra, moim, czyli wracając do tego, jak wygląda ten fragment, a moim zdaniem świetnie. Świetnie to zrobili, chociaż mówię, no ja chciałem donerować na smoku, ale nie będę się wkurzał, bo smoki też nam pokazali i całą tu panikę w ogóle ludzi północy. Naprawdę wielka panika, jak tylko smoki przeleciały, Chociaż ja im się nie dziwię, jakbym był takim człowiekiem z północy i nagle zobaczył smoka. E, prawdopodobnie bym musiał zmienić spodnie, no ale. Mniejsza o to, lecimy dalej z kolejnym fragmentem. Kolejna scena, która zapadła mi w pamięci, to ta, którą teraz tu widzicie, kiedy to Sansa po raz pierwszy poznała Daenerys. John w końcu znowu spotkał się z Branem. Każdy przekazuje sobie uprzejmości, i nagle Bran wypala. Słuchajcie, nie mamy czasu. Daenerys, nocny król ma Twojego smoka, i teraz ten smok służy jemu. I no, tutaj mamy kilka sekund. Wyrazu twarzy Denerys, gdzie ona właśnie yy, przestraszyła się tego, chyba, chyba się przestraszyła tego, czy po prostu zaniepokoiła, ale to właśnie to co mi się pasuje, przez resztę całego odcinka zero słowa o tym, że nagle mi, mało tego, że idzie na nas armia nieumarłych z nocnym królem na czele, to jeszcze kurde, ten nocny król teraz nie jeździ na smoku, zero żadnego przygotowania, czy cośkolwiek w tym stylu, że ok, zaczniemy budować skorpiony, czy coś w tym, tak, czy tak dalej, tak dalej. Nic o takim czymś nie było, tylko te kilka sekund wyrazu twarzy denery zostaliśmy po tej informacji. No i to mi się nie podoba, myślę, że tutaj mogli pokazać właśnie... Czy chociaż to potem na przykład na radę Johna z Denerys, że właśnie musimy wymyślić właśnie jakiś sposób, żeby w razie czego walczyć z tym smokiem do króla, prawdopodobnie to w końcu będzie tak, że Denerys czy tam John na, jeżdżąc na smoku będzie chciał e, walczyć właśnie z nocnym królem, będzie powietrzna walka na smokach, e, więc dlatego możliwe, że tego tematu nie poruszyli, no ale tak ciścia jak mi brakuje takiego czegoś właśnie, że okej okay, musimy teraz umocnić Winterfell, żeby też mogło e, się bronić przed atakiem smoka. No, ale nic, niestety takiego czegoś nie dostaliśmy w tym odcinku. Możliwe, że w kolejnych odcinkach takie coś się pojawi. Przechodzimy do sceny z naradą w wielkiej sali w Winterfell. I jak widzicie, przy stole siedzi nam trzech starków, dwóch. A przepraszam, może powinienem powiedzieć. Dwóch Starków, dwóch Targaryenów, a nawet może trzech Targaryenów. To zależy, czy ktoś wierzy w teorię, że Tyrion też jest Targaryenem, przez to, że ojciec Daenerys przeleciał żonę Tywina. Mmm, miał on chyba na Joanna, ale to bardziej jest chyba teoria dla tych, którzy czytali książki, bo w serialu chyba nic o tym nie było. Co najwyżej to, że Tywin mówił, że właśnie Tyrion nie jest jego synem. Ale mniejsza o tą teorię, wracajmy do tego, że właśnie siedzi, e, siedzą te osoby przy stole, trwa wielka narada, właśnie tutaj od już momentu, kiedy John w poprzednim sezonie uklęknął przed Daenerys, e, każdy się zastanawiał, jak zareaguje na to północ. No i właśnie tutaj nawet chyba Lady, mm, Lady e, Liliana Mormont e, zapytała właśnie Johna, kim on teraz jest, jako że już nie jest the king in the north, e, tylko po prostu e, uklęknął, czyli już nie jest ani e, królem, Niby teraz Sansa, władał Winterfell, to kim on tak naprawdę jest? No wiadomo, że będzie nam jest Północy czy coś w tym stylu, chociaż on jest. <grafię> właśnie, kim on jest, mógł to wiedzieć, no, ja jestem Aegon Targaryen! No ale wiadomo, wtedy jeszcze tego nie wiedział. Um, no i wracając do tego momentu. Uh, Ciekawi mnie, czy będzie jakikolwiek właśnie e, bunt północy przeciwko Johnowi e, w tym momencie, kiedy właśnie już nie jest królem północy. Chociaż John od razu, od razu odwalnął swoją przemowę, że mógł wybrać albo koronę, albo swoich ludzi na północy i wybra wybrał ludzi, wybrał życie. E, nie, dla niego nieważne są tytuły, dla niego ważne jest przeżycie. No, on widział przeciwko czemu walczą. Denarys też tak jak teraz widziała, więc. Mm, dla nich to nie jest aż tak ważne, chociaż nie, dla Daenerys dalej jest ważny tytuł. No ale dla Johna, on chce po prostu przeżycia gatunku ludzkiego, po prostu chce, żeby, żeby pokonać armię nieumarłych. No i myślę, że do momentu, kiedy ludzie północy naprawdę zobaczą tą armię nieumarłych, dalej będą właśnie tacy, a tutaj mieliśmy króle północy i tak dalej, ale jak już zobaczą tą armię, to zrozumieją, dlaczego John właśnie zrobił różne takie swoje ruchy, tak samo jak po prostu ludzie w nocnej straży na początku nie, nie wierzyli właśnie Johnowi, dlaczego właśnie się sprzymierzył z ludźmi za murem i tak dalej. Ale to były wszystko dobre decyzje właśnie, żeby przeżyć. On to robi wszystko dla przeżycia. I ludzie na razie nie rozumieją jego niektórych czynów, ale myślę, że w końcu zrozumieją. No i to też bardzo fajna scena, kiedy właśnie Sansa się pyta, co smoki jedzą, a Denerys tylko odpowiada jej, że cokolwiek chcą i tak się na nią spojrzała. Bardzo fajna scena, ogólnie... Ogólnie spodziewam się możliwe, że jakiegoś, może nie, że buntu, ale jakiegoś może spisku przeciwko Johnowi w Winterfell, zobaczymy zresztą jak to będzie w kolejnych odcinkach. Dobra, lecimy dalej. Ponowne spotkanie Sansy i Tyriona. O tej scenie dużo nie będę mówił, powiem tylko tyle, że naprawdę wielki plus dla Sansy, że w końcu któraś postać jednak spodziewa się tego, że Cersei wcale nie pomoże im, a bardziej będzie chciała zdradzić, więc tutaj dla niej plus. Bo tak to praktycznie wszyscy, Ok, dobra, ona nam pomoże, i tak dalej. Zapomnieli o tym, jak bardzo zdradziecka ona jest, Sersej. i dobrze, że Sansa jednak spodziewa się tego, że właśnie Cersei im nie pomoże, i tak dalej. Prawdopodobnie źle mówię Sersej, Cersei, nie wiem, źle pewnie to powiedziałem niż o to, ale mówię, tutaj dwa, wielki plus dla Sansy za to. No i fajnie, bo znowu zobaczyć właśnie ponowne spotkanie Tyriona z Sansą. Dobra, lecimy dalej, bo kolejne spotkanie. Chyba jest najfajniejsza. Czyli oczywiście spotkanie Johna z Arią. No i tutaj nie jestem pewien, ale oni chyba ostatnio się widzieli w pierwszym sezonie, w pierwszym odcinku? Myślę, że to był któryś z, któryś z pierwszych odcinków, um, kiedy właśnie to John poleciał, pojechał do um, Nocnej Straży, a Aria oczywiście razem z Nedem e, pojechała na południe. Wtedy się właśnie rozłączyli. I teraz, właśnie po tylu sezonach, w końcu John spotyka znowu Arię, bo pamiętamy, że oni naprawdę byli e, sobie bliscy. Mieli najlepszy kontakt z tych z rodzeństwa Starków. No i tutaj też pokazuje to, jak długą drogę przeszły te postacie. Głównie pokazuje ta scena, w której John właśnie mówi, pyta się, Ari, gdzie ona była, by mogłaby jej, bo mogłaby mu pomóc troszeczkę z Sansą. I mówi właśnie, że Sansa uważa się za najmądrzejszą, z najmądrzejszą osobę na świecie. No i właśnie Aria odpowiada mu, że, że ona jest którą, najmądrzejszą osobą, którą Aria spotkała. No i tu pokazuje bardzo, jak te postacie się zmieniły, ponieważ jak pamiętacie w pierwszych sezonach, w pierwszym sezonie, Aria po prostu nienawidziła Sansy, można tak powiedzieć, um, szczególnie właśnie za to, jak, jak ona była i tak dalej, w ogóle odmienne charaktery, a teraz jednak e, tutaj Arya widzi, że Sansa no, jest mądrą e, osobą, no i naprawdę e, no, zmieniło się dużo, zmieniło się bardzo dużo te, przez te 7 sezonów, i też bardzo fajna sprawa, kiedy to właśnie John pytał Ari, czy użyła kiedyś igły. Ona odpowiada, że tam raz czy dwa. Chciałbym zobaczyć minę Johna, kiedy dowie się, jakie umiejętności posiada w tym momencie Aria, naprawdę. Jak, Jakby powiedziała mu, że potrafi zmieniać twarze i też różne inne sztuczki jak walczy, właśnie chciałem zobaczyć, czy jakiś to trening ARI, żeby John właśnie widział jak to teraz Aria walczy. Naprawdę myślę, że to mogłoby być bardzo fajny moment, a wiadomo, że, no, że jednak czas jest ograniczony, więc wszystkich fajnych momentów nie da się wrócić, ale mam nadzieję, że jednak John gdzieś tam w tych kolejnych odcinkach zobaczy jak właśnie Aria walczy. No i będzie czuł tą dumę. E, właśnie z Ari. No i przechodzimy do wydarzeń z królewskiej przystani. Tu mamy kilka fajnych scen. No i pierwsza taka ważna, kiedy to jej, kiedy Hubert mówi właśnie do swojej królowej, że armia nieumarłych przebiła się przez mur i maszeruje na północ. I co odpowiada sercej? Dobrze. Tylko tyle. Pokazuje to, jak ona jest zimną teraz suką. Ona po prostu liczy na to, że. Po prostu ta armia nieumarłych zaleje północ, pokona wszystkich jej wrogów, a ona potem po prostu sobie czy to się obroni przed tą armią, czy pokona tą armię i będzie sobie panowała w siedmiu królestwach. Wiadomo, na to liczyć nie powinna, no ale jej postać właśnie na to liczy. No i oczywiście też mamy tutaj pokazane w końcu Euron Greyjoy wraca ze złotą kompanią. No i tutaj z wielki zawód i sercej i mój nie ma słoni. Niestety nie ma słoni. Bo pamiętam nas w książkach chyba kiedy młody gryf przypłynął ze złotą kompanią um, do Westeros, to wtedy on miał słonie, z tego co dobrze pamiętam. No ale wiadomo tutaj e, prawdopodobnie to budżet jednak... E, nie pozwolił na to, żeby użyć słoni, tym bardziej w sumie jeżeli ta złota kompania pójdzie na północ walczyć, to jakby te słonie musiały tam e, musiały być nagrywane podczas tych wszystkich mrozów, to możliwe, że te zwierzęta by to źle zniosły, więc może nawet lepiej, że tych słoni nie ma. Ale ta złota kompania prezentuje się naprawdę dobrze, no i też Eur Euron Greyjoy w końcu dostał to, co chciał. W końcu sobie tam zaliczył Sersej. No i oczywiście, przechwałki: czy był, czy był tak dobry, czy był lepszy od Roberta, czy był lepszy od królobójcy. Widać, że on ma po prostu wyjebane. Mówi co chce. Cały czas Serce się pewnie powstrzymuje przed tym, żeby go zabić. Prawdopodobnie, jakby kto był ktoś inny i nie miałby tej swojej żelaznej floty i tak dalej, to już by dawno stracił głowę. No ale tak to jeszcze. To jest w sumie teraz jedyny sojusznik, um, ale niestety równy. Więc no musi go trzymać przy życiu. Chociaż coś czuję, że po wojnie to jednak on nie stanie się królem, nie, nie poślubi jej, tylko po prostu ona. Jak, jeżeli to ona by wygrała wojnę, to prawdopodobnie by ucięła mu głowę. Pewnie tak by to się skończyło, ale zobaczymy jak to będzie dalej. No i też oczywiście scena, kiedy to. Kiedy to właśnie Cubert przekazuje kuszę Bronowi i mówi właśnie, że, on, że, że, że królowa chciałaby sprawiedliwości no i to wiadomo, żeby właśnie Bron zabił Tyriona z kuszy tak jak to Tyrion zabił Tywina, swojego ojca Bełtem. Ciekawe, ciekawe, co się, jak się to rozwinie, czy właśnie bron podejmie się tego wyzwania i czy mu się uda. No Prawdopodobnie większość by nie chciała, no bo jednak Tyrion to jest ulubieniec publiczności, więc no ciężko by było, ale trzeba pamiętać, że Tyrion już kiedyś raz, kilka razy mówił bronowi, że jeśli ktoś mu zapłaci, to on zapłaci dwa razy tyle. Zobaczymy jak to będzie. Fajnie, że coś tu się dzieje w tej królewskiej przystani, no ale teraz właśnie też mamy tylko i wyłącznie Winterfell i królewską przystani nic więcej, no ale to tylko jeszcze te miejsca tak naprawdę żyją. Dobra, lecimy dalej. Dion ratuje Jarę. Tak, ym, powiem Wam, że trochę się zawiodło na tej scenie, a dlatego, że to było zbyt proste moim zdaniem. No po prostu wbijają na pokład, kilka szczał, zabijają kilku ludzi, szybko uwalniają jarę. i nagle jest scena kiedy oni właśnie mając trzy statki już są daleko stamtąd czy po prostu no, no nie ma żadnego pościgu, nie ma niczego po prostu Wszystko po myśli wiadomo no nie było wtedy tał Eurona Euron się czym innym zajmował, co już wcześniej pokazałem No ale tak czy siak no za to moim zdaniem było Mogliby tutaj więcej pokazać, czy chociaż potem jakiś pościg i tak dalej, jakimś studem się by udało im uciec, chociaż możliwe, że właśnie brak czasu. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak właśnie to zrobili, że bardzo tak szybko to było, ale mniejsze o to. No i teraz e, Tion ma swoje plany, Jara ma swoje plany, ona chce podbić znowu żelazne wyspy, żeby w razie czego e, mieć tam takie bezpieczne. Bież, bież bazę, czy gdzie na był galdenerys, e, uciec w razie czego, bo wiadomo, nie umarli, nie potrafił pływać. Chociaż teraz jako, że nocny król ma smoka, to śmieszne byłoby scena, kiedy on właśnie przywrócił tego smoka, by tak przerzucał z lądu na ląd e, trochę nieumarłych, nie wiem, jakąś platformę sobie zbudował i, i tym um, nieumarłym smokiem przerzucał tam ludzi, no ale wiadomo, takiego czegoś nie sądzę, nie sądzę, żeby takie coś się pojawiło. E, no ale tak, e, czy siak, e, takie są plany Jary, a Tion ma plan, żeby właśnie polecieć, m, pojechać do. Winterfell i pomóc tam królowej Denerys. Co prawda, ciekawi mnie właśnie, jak ludzie północy przyjmą tam Tyona, bo jak wiemy, Tion tam ma jakieś mm, wstawiednictwo u Denerys, ale z drugiej strony ludzie północy pamiętają, co Tion zrobił i bardzo możliwe, że, że może nawet zażądają jego śmierci. I tu może też właśnie będzie kolejny taki, um, kolejny taki, jakby to powiedzieć, mm, nie, mi, minus dla Denerys od ludzi północy, bo ona pewnie nie będzie chciała. Im go oddać, no ale tak czy siak, ciekawi mnie to właśnie, jak się postać Tillona rozwinie. No bo naprawdę bardzo dużo przeżyła. Widać, że się zmienił bardzo od momentu, kiedy właśnie opuścił Ramzeja. Ale tak czy siak, ciekawi mnie, co ta postać jeszcze zrobi. Jones Snow, latający na smoku, który nosi imię jego ojca. No, powiem wam, że na tę scenę myślę, że bardzo dużo osób czekało. Aż w końcu John dosiądzie smoka. Ja, ja jestem jednym z nich. No i oczywiście ta scena musiała w końcu się zdarzyć. Tym bardziej, że no ja liczę na to, że w końcu John, właśnie dosiadający smoka, będzie walczył z nocnym królem, który też będzie na smoku. Dlatego też musieli takie podbudowanie pod to zrobić. Właśnie, że John już tam. Czy to będzie trenował teraz, może latanie tym smoku? czy właśnie teraz tak te kilka chwil przyleciał do tym smoku. No i oczywiście tam potem. Te sceny, gdzie właśnie Jones, Denerys, e, daleko już właśnie od Winterfell pokazują swoją miłość sobie, a smoki się patrzą na nich i, i troszeczkę kog blok. E, no ale tak czy siak, bardzo fajne sceny. E, fajnie, że pokazali nam takie mm, loty smokami. Chociaż powiem wam teraz, jak właśnie widzę, jak ten e, tutaj Denerys i smoki, Jona i tak dalej, to brakuje mi naprawdę ducha. E, Szkoda, że właśnie ducha nie ma. Właśnie tutaj, po, moim zdaniem, powinno być tak. Właśnie nad nie wiadomo, gdzie jest duch, ale moim zdaniem, powinno być takie coś, że właśnie jak tutaj wjechali do Winterfell, to tak jak Denerys pokazała swoje smoki Johnowi, to on powinien pokazać swojego wilkora, pokazać ducha i właśnie zobaczy, bym chciał zobaczyć, jak właśnie duch zareaguje na Denerys. No ale tak czy siak, no, nie wiem, czy to właśnie przez ten budżet, czy po prostu przez to, że ciężko było filmować z wilkorami. No ale już od dłuższego czasu wilkorów nie mamy, ale mam nadzieję, że jednak jakoś się duch pojawi w tym sezonie. Też mam nadzieję, że nie po stronie umarłych, tych, po, po, znaczy mam nadzieję, że po stronie żywych, a nie po stronie nieumarłych. No ale zobaczymy jak to będzie, no, bo ja bardzo ducha lubiłem, więc mam nadzieję, że go jeszcze pokazą. I kolejna ważna scena, moim zdaniem bardzo, ale to bardzo ważna scena, to scena, w której Denerys. Um, dziękuję Samowi za uratowanie Mormonta. No, i przy okazji mówi, mu, mówi Samowi, że no, zabiłam Twojego ojca i też brata. Um, no, tutaj, tak z takiej miłej sceny, że o dziękujemy, dziękujemy. Nagle taka bomba leci, że po prostu no, Twój brat i Twój ojciec nie żyją. No, i to już zasiało takiego, takie ziarenko w Samie. Przez które on będzie prawdopodobnie próbował em, nakłonić Jona, żeby to właśnie on em, został królem, a nie Denerys. Że to on powinien władać, bo to on jest e, prawowitym władcą siedmiu króles, a nie Denerys. Bo John by prawdopodobnie e, darował życie rodzinie sama, a Denerys, zła królowa, spaliła ich. E, no i tu, oczywiście, też przechodzi od razu do kolejnych scen, gdzie to właśnie Bran e, mówi samowi, że to on. Sam powinien przekazać tą wiadomość o tym, że John jest tak naprawdę Aragonem, Jak tak powiem. No i jest w kryptach, właśnie ta wiadomość jest przekazana. Na chyba przy pomniku. Nie jestem pewien, ale to chyba było przy pomniku Liliany? Taki, tak mi się wydaje, że tam był taki moment, że właśnie tam był, ten był pomnik Liliany, ale nie jestem pewien. Czyli matki Johna. No i John, oczywiście. Mówi, że, że, że nie, że przez to byłaby zdrada i tak dalej, więc prawdopodobnie John przemilczy ten fakt, że on, że to on jest prawowitym władcą siedmiu królestw, ponieważ dla niego no, ważniejsze jest to, żeby po prostu ludzie byli teraz zjednoczeni i walczyli z armią nieumarłych, a jakby próbował teraz. Stać się prawowitym władcą i królem, znaczy po prostu powie, jakby to powiedział Denerys, że to nie ona, tylko on powinien władać wszystkimi ziemiami, a po drugie, że, OK, Daenerys jesteś ciotką moją i tak dalej. No to myślę, że to by zbyt bardzo, mm, za bardzo by poróżniło te dwie postacie, i tak jak właśnie John będzie chciał to przemilczeć, tak myślę, że sam. Przez tą scenę właśnie, gdzie Denerys powiedziała, że zabiła jego ojca i brata Będzie chciał tą informację upublicznić I możliwe, że właśnie przez to dojdzie do jakiegoś konfliktu pomiędzy Denerys i Jonem Czy też właśnie ludźmi Denerys a ludźmi Jona Zobaczymy jak to będzie, ale to już jest jedna z ostatnich scen w tym odcinku i, No i to była bardzo ważna scena du Dużo osób czekało właśnie na to, aż w końcu Jon dowie się, że jest Aegonem Targaryenem że jego matka to była Liliana Stark, a ojciec to był Raegal Targaryen. Ciekawe, jak w tych odcinkach ten temat się rozwinie. No i zostały nam jeszcze dwie ważne sceny. Pierwsza z nich to Tormund, Berik oraz ludzie z nocnej straży znajdują wiadomość od nocnego króla. Widzimy na niej, że młody Umber nie żyje i nocny król maszeruje na Winterfell. No i teraz właśnie Tormund będzie próbował wyprzedzić razem z tą ekipą tą właśnie armię nieumarłych, żeby doszli jako pierwsi do, do Winterfell i oczyst tam właśnie, że już nadciągają, chociaż prawdopodobnie w Winterfell będą wiedzieć, bo Bran po prostu pewnie <grym> im powie, że tak, już są blisko, już, już tutaj czekajcie chwilę. Tak no tak jeszcze z 45 km, o już 44,5 i prawdopodobnie swoim medium będzie przekazywał wiadomości gdzie ta armia się znajduje, chociaż kto wie możliwe, że nocny król mu, mu jakoś będzie przeszkadzał w tym, nie wiem jak to do końca jest. Ważne jest to, że że te postacie żyją, to najważniejsze, że, że to, Tormund jednak żyje, że jednak na tym murze nie umarli tam, no i ważne to, że żyją, no i ostateczna scena w tym odcinku to kiedy Jaime Lannister przyjeżdża do Winterfell i widzi Bran'a i to przerażenie na twarzy Jaime'ego, oni też chyba się dopiero pierwszy raz spotykają od pierwszego odcinka, chyba tak jak właśnie Arya z Jonem? Tak, tutaj, teraz Jamie z Branem. Od pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, chyba się dopiero spotkali albo od drugiego odcinka. Nie jestem pewien, bo w sumie Bran tam chwilę leżał, Winterfell w łożu, i wtedy Jamie możliwe, że coś tam z nim na niego patrzył. Chociaż nie jestem pewien, jak to już tam było. Da, da, już kilka sezonów temu, bo to było, to już nie pamiętam. Um, ale ważne jest właśnie to, jak się to rozwinie. Nie mam pojęcia. Bran mówił, że czeka na starego znajomego. Ciekawe, czy. Znaczy nie sądzę, żeby Bran chciał jakąś zemstę na Jamie, no bo jednak przez to wszystko, co tu się stało, no to właśnie Bran stał się kim, kim się stał. Um, I myślę, że, że tutaj nie będzie właśnie jakiejś próby zemsty i tak dalej. Nawet nikomu pewnie Bran nie powie, że to Jamie go zepchnął. Um, tylko po prostu możliwe, że Bran ma jakąś wiadomość dla Jamiego. I to mogło być bardzo ciekawe, bo jak wiecie, tam niektórzy e, jest teoria, że to Jamie jest Azorem Hai e, i to on właśnie będzie miał ten jakiś tam miecz, jak to miał, światło, światło nośca. Nie pamiętam, że, że, że to Jamie będzie musiał zabić e, tą Cersei, swoją ukochaną, przez co właśnie stworzy ten miecz e, i to on będzie właśnie Azorem Hai chociaż kto wie jak to będzie. Dobra, Ci to było na wszystko w tym odcinku, mi się podobał odcinek, bardzo dobry odcinek, przypomniało nam to bardzo dużo różnych, m, różnych wątków, wiemy gdzie są wszystkie postaci oprócz ducha, halo gdzie jest duch, powiedzcie nam gdzie jest duch, um, ale ogólnie naprawdę, naprawdę mnie, podobał mi się ten odcinek, czekałem na niego długo, miałem go oglądać oczywiście w nocy, ale nastawiłem sobie budzik i zaspałem, Obe obejrzałem go dopiero o 6 rano, no, i od tego czasu właśnie robię ten odcineczek z dyskusją. Mam właśnie nadzieję, że w komentarzach rozwinie się dyskusja. Może o niektórych fragmentach, o których nie powiedziałem, też napiszcie, które Wam który wam najbardziej się podobał. Mój to chyba lot na, na smoku. Myślę, że lot na smoku był takim momentem, na który ja bardzo długo czekałem. No, i oczywiście ten na początku, kiedy z tą muzyką wjechali do Winterfell: Denerys i, i John. No ale zobaczę jakie są wasze najfajniejsze momenty, więc napiszcie w komentarzach. No i właśnie zapraszam do dyskusji w komentarzach, więc dzięki wielkie i widzimy się, jeżeli chodzi o omówienie odcinka za tydzień po drugim odcinku, na pewno też zrobię takie właśnie omówienie. A teraz na razie pa i do zobaczenia.